Witam Was w kolejnym odcinku The Long Dark. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić z lajka, z komentarz, czy suba, wpaść na mój drugi kanał i na Twitcha, tam streamy mniej więcej codziennie. Niczo z ostatnich 3 dni. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy naszą przygodę dnia wczorajszego. Myślę, że udamy się dzisiaj bezpośrednio do misji głównej. I tutaj w ogóle jest taki region, w którym mamy wiele misji do wykonania, nie tylko tą misję główną, ale tutaj kościelny artefakt, jakiś szaber z bunkra Joplina. Co to są w ogóle za nazwy? I jakaś misja niezwykła, opowieść. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania po prostu idźmy, rozsiądźcie się, weźcie herbatę, kawę do ręki, chuja swojego albo kolegi. No i co? I bawmy się dobrze, tak? Biegnijmy przed siebie, uznałem, że ta cała podróż będzie warta tego, żeby tutaj rozpocząć odcinek i że nie udam się tam, tak jak mam w zwyczaju się udawać na miejsce. I wtedy rozpoczynać odcinek, tylko faktycznie dzisiaj zrobimy troszeczkę inaczej, czyli najpierw zacznę odcinek, a potem udam się na miejsce, a nie odwrotnie. No bo tutaj zazwyczaj to chodzenie jest nudne, ale uznałem, że faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o tą nową lokalizację, to może być w miarę ciekawe. Zresztą pewnie wiele osób chciałoby poznać to miejsce i jak ono tutaj wygląda. I czy nie ma, czy jest, lub czy nie ma czegoś tutaj ciekawego, więc. Więc dlatego zaczynamy tutaj, że spotkałem chyba cztery łomy, które mógłbym potencjalnie podnieść. Nie, dziękuję, nie chcę łomu. Chyba gra bardzo ewidentnie chce mi powiedzieć, że będzie mam bardzo łom potrzebny do czegoś. Ale ja bardzo jej chcę powiedzieć, że ja już mam łom. Już więcej nie potrzebuję. Jeżeli ten jeden, który mamy tutaj przy sobie. W ogóle tutaj też nie ma ludzi, nie wiem dlaczego. Czy. Nie, w sumie nie wiemy, czemu tu nie ma ludzi. Czy też stwierdzili, że jakby wyjadą stąd? Kurczę, jesteśmy lekko przeciążeni, ale naprawdę lekko, więc na razie jest ok. Czy stwierdzili, że ewakuacja stąd to jest genialny pomysł? Czy coś im się stało? Ale nie, nie, no raczej pewnie tak samo jak tamci. Stwierdzili, że po prostu sobie pojadą, nie? I uciekną stąd po tym, jak padło wszystko, co miało paść. No i dlatego też widzimy sporo osób zamarzniętych z czasem nawet w tych domkach, no nie? Pewnie dlatego, że próbowali pójść na pieszo, no i niestety im się nie udało. Niestety dla nich, bo dla mnie na szczęście, bo często mają jakieś fajne rzeczy przy sobie. No co, taki cykl życia niestety, albo na szczęście. Jeden umiera, drugi żyje dzięki temu. Dzięki temu w sumie, że ty umrzesz, to żyje Robal. No i patrzyłem tak mniej więcej w poprzednim odcinku, wszystkie te pierdzenia na szczęście się zaprzestały. No same nie, raczej naprawiłem to. I mam nadzieję, że na dobre zostało to naprawione, chociaż cały czas tutaj będę to monitorować, także się nie martwcie, jeżeli one powrócą. I oglądaliście te poprzednie odcinki, jeżeli te pierdzenia powrócą i was wkurzały, no to ja tutaj będę na bieżąco regulował i starał się, żeby za długo tutaj nie zagościły. Czy ja bym chciał w sumie podrzeć te koszule? Chyba bym chciał, bo mi się przydadzą te materiały. Na bandaż nawet mogą się przydać. Do wszystkiego właściwie się przydadzą. Nie wiem, jak to się nazywa. Skrawki materiału. Po prostu chyba. Czynności, dobra, zbierz. Tkanina to się nazywa. Skrawki materiałów to było w tym. Project Zomboid. Fajny ten Project Zomboid, tylko nudny jak się solo gra ogólnie. Ale myślę, że sobie ogarniemy na przykład na streamie i zagramy z kimś, tylko widziałem, że nie ma dużo pasjonatów Projectu Zomboid. Widziałem takiego jednego zadymiacza. Można z nim pograć następnym razem, kiedy będzie grał. Na Twitchu już mu dałem obserwajkę i myślę, że możemy się z nim połączyć. Halo, halo, baza może być zrobiona, no. On mi wygląda na takiego konesera, że tak powiem. Projectu Zomboid, więc. Myślę, że będzie spoko, a przy okazji nie wydawał się jakiś mega stary, a jakiś mega bucem. No, to różnie jest na tym Twitchu. Raczej, każdy ma jakiś swój własny target, no nie? Jedni lubią to, drudzy lubią tamto, to jest raczej w miarę logiczne. Raz natrafisz na kretynów. Raz na kretynów. A raz na kretynów.
i się łączycie razem. Różnie, właściwie na Twitchu sami kretyni. Albo strasznie nadęci ludzie, że myślą, że są lepsi od innych. Albo takie mega cwaniaki, wiadomo, który tutaj za każdym razem będzie ci próbował pocisnąć. Albo taki balansujący gagatek, to próbuje jednocześnie sprzedać puncha i powiedzieć coś śmiesznego, ale jednocześnie stara się nie przekraczać tej granicy. No i chyba nie muszę mówić, że tacy ludzie są najważniejsi i najlepsi, najśmieszniejsi. No ale różni są, spotkałem w sumie mega dużo razy, gdzieś tam spotkaliśmy jakichś Twitch streamerów albo graliśmy z nimi. Znaczy mega dużo to też nie, to nie tak, że co drugi dzień ja stwierdzam, znaczy no w pewnym momencie było tak, że co drugi dzień stwierdzaliśmy, że weźmiemy kogoś i będziemy z nim grali, jakąś nową osobę. Ale raczej tak na co dzień nie lubię poznawać osób, więc jeżeli już to robimy tutaj na Twitchu, to robimy tylko dlatego, żeby zapewnić content dla widza i często to wychodzi śmiesznie. Zresztą możecie sobie zobaczyć odcinki z Tarkowa, szczególnie ten ostatni, bo ten ostatni jest w naszej tematyce, czyli w tematyce właśnie grania z kimś. Z Andrzejkiem. Nie wiem za dużo o Andrzejku, ale wiem, że chciał pograć i wiem, że jest streamerem też. I tyle. Wygląda na to, że duo pykło. A z drugiej strony spotykałem też Andrzeja, chyba tak się nazywał ten ziomy. Strasznie nudny był, tak. O nie wiem, co on mówił. Tak szczerze mówiąc, jak miałem powiedzieć jedno zdanie, które on powiedział, to nie wiem, bo ja tak. Ja mówię tak, kurwa, dostałem, nie? Bo graliśmy w Tarkowa. Mówię, dostałem, on tak. Znowu ci muszę dawać leczenie? Zaraz stracę cały. Co ty pierdolisz, ty? Se myślę. A mówię, no dobra, jak nie chcesz, to nie dawaj. Bo ja nie lubię być strasznie niemiły do osób. Chyba że ktoś mnie mega wkurwi. Chociaż wtedy na Twitchu to raczej i tak się nie możesz wyzywać. Wtedy, niestety, czy chcesz, czy nie. Nie da rady, bo zaraz jakiś pyłordzik pójdzie albo coś takiego. Dobra, no myślę, że tutaj nic nie ma. Znaczy myślę, że coś tu ostatecznie jest, ale aktualnie nie musimy się tutaj udawać. Nie mamy tutaj żadnej zaznaczonej misji. Co to w ogóle było napisane na tym? A! Zaminowana droga? Czy to oznacza, że to jest droga do tego, do kopalni? Teraz to już nie wiem do końca sam. No trespassing. Nie przekraczać. Teren prywatny, coś takiego jakby w Polsce to brzmiało. A nie wiem, czy mining road? Nie, no to raczej nie jest droga zaminowana. Raczej bym strzelał, że mining road oznacza drogę do kopalni, a nie wybuchową drogę. Kurwa, przecież to niedźwiedź jest. Wszystko fajnie, ale no pisałem się na to, żeby się tutaj fajnie bawić, ale kurwa, niedźwiedź? No to kurczę, jest problem. Wydaje mi się, że z tego rewolwera teraz mogę z tym rewolwerem co najwyżej tego łamańca językowego powiedzieć. Nic mu przecież nie zrobię tym rewolwerem. Rewolwer. No nic. Regenerujemy staminę i spokojnie. Dobra, będzie dobrze, prawda? Nie, coś czuję, że raz wyczuję, nie? Kurwa, to jak ja mam koło niego przejść? Oż kurwa, zauważył mnie! Pięknie. O kurwa, on szarżuje na mnie pewnie. Dobra. Będzie dobrze, widzowie, mówię wam. On za mną jest. A nie, tu jest, dobra. Już spanikowałem, dobra, Dobra, tylko żeby nie złamał stopki. Ciii.
Teraz powinien być kolejny, kurwa, z lewej strony. Ja obawiam się, że w ogóle jak złamię stopę, to tak się wydrę, moja postać się wydrze, że może być ciężko. Kurwa, zostaw. A co by było, jakbyśmy się schowali w aucie? Bym nas gonił. Chyba by było w porządku, chociaż nie wiem, czy takie auto to dla niedźwiedzia dużo. Raczej nie, ale z drugiej strony to tylko gra komputerowa. Tak w realiach życiowych pewnie by... Chłopie, wybiłby tą szybę i cię z tego pojazdu swoimi pozorami tak o... wyciągnął. Jak szmulca. W sensie szmatę taką do podłogi, o to mi chodziło. Kurde, daleka ta podróż jest. W sumie jednak może być trochę nudna. A z drugiej strony... to jest jedna z części mechanika gry. Właściwie to cała gra polega na tym, że po prostu idziemy przed siebie. Na szczęście teraz możemy biegać, bo to Eryś ogarnął dla widza, że nie jesteśmy przyciążeni. Zaraz powinien nam tutaj perk w pełni najedzony wyskoczyć, mam nadzieję. Cały czas dbam o to, żeby tutaj nawet na sekundę nie stracić żołądeczka. Żeby nam się żołądeczek nie zmniejszył. Ten dom to raczej nie jest dom, w którym znajdę jakieś nie wiadomo jakie skarby, ale możemy tam zajrzeć. Jedyne co nas interesuje to jedzenie. No i tak jak mówię od poprzedniego odcinka, jedzenie i ciuchy to są dwie najistotniejsze sprawy dla nas. Drewno, zapał. No moglibyśmy tutaj w teorii ognisko zrobić, no nie? To też by było chyba spoko. Moglibyśmy odpalić ognisko, czemu by nie w sumie? I się trochę tutaj ogrzać. Jak już nam gra daje taką możliwość, dlaczego by nie? No i dobra, i się tutaj... No, perfekt, perfekt. I się teraz tutaj ogrzejmy. Delikatnie przy tym piecyku. Powrzucajmy, co tutaj w sumie jest do wrzucania. Możemy się tutaj też kinąć generalnie. Tutaj będzie mega dużo tego węgla pewnie. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Jebać. Dawaj, wrzucaj tutaj węgiel. Na ile? Na 7 godzin. No to ja biorę tutaj. Survival, śpiwór, cyk. Idę się kinąć. No, z godzinę wystarczy w sumie, 2 godziny. No, z 2 godziny się kimniemy. Albo z 3 w sumie. Żeby trochę ta energia nam wzrosła, to zmęczenie. 3 godzinki raczej nie wystarczą. Raczej nie, nie. Możemy się jeszcze kimnąć. No, to z 3 godziny się jeszcze kimnijmy. A nawet i 4. Powinno być git. Temperatura odczuwalna 54 stopnie. O kurde. To podobnie ile mam w pokoju w sumie. Ile to jest? 33. O, porządnie najedzony perk. No i w końcu. No i dobra, i teraz możemy 5 kg więcej nieść. Te 5 kg jest często kluczowe. I oznacza być albo nie być, więc no teraz na pewno jesteśmy w dobrej pozycji. Zjedzmy coś jeszcze porządnego, na przykład batonik energetyczny. Dobra, dzięki tu, weźmy ten środek antybakteryjny i możemy iść. Nie jesteśmy teraz przyciążeni, więc możemy lecieć na łeb, na szyję i wyjebane. I też jak nie będziemy chodzić tutaj po tym, w jakimś mega stromym zboczu, to nie będziemy też łamać sobie kostek co chwilę. Także spoko, dobra. Musimy iść przed siebie, albo możemy delikatnie tutaj skręcić w lewo, żeby zrobić tą misję kościelny artefakt. Wydaje mi się, że ja bym teraz sobie skręcił tutaj w lewo. Co to było? Nie podoba mi się to, spierdalam. Lawina? A nie, to jakieś trzęsienia ziemi w sumie. No tak, jak my byliśmy w tej piwnicy, to takie trzęsienie też nas tutaj zastało i dzięki temu z tego to ciało zgubiło rękę, że tak powiem, i ona spadła i dzięki temu dowiedzieliśmy się, że tam jest ciało. Chociaż no, umówmy się, generalnie już od początku jak to widziałem, co tam
Że to coś leży pod takim płaszczem, no to było raczej wiadomo na 90% co to jest. Ale przynajmniej nasza postać z gry się dowiedziała. Ciekawe, jakie są jeszcze bonusy tutaj ciekawe. W tej gierce na plus. Warto by było może o tym poczytać w sumie. Może jest jakiś jeszcze fajny bonusik, na przykład jeżeli cały czas przywracamy życie, znaczy nie życie, tylko wodę naszej postaci, to dzięki temu jest dobrze nawodniona. I też możemy więcej nieść w sumie. Nie mam zielonego pojęcia. Aż tak bardzo szczegółowo nie sprawdzałem tego. W ogóle to nie sprawdzałem, tak? A i też rzadko bywam cały czas nawodniony na maksa. Raczej ignoruję, jeżeli chodzi o nawodnienie. Ignoruję nawodnienia. Żeby, no, możemy jeden wziąć. No już szaleję, już powoli, już mi odpierdala. Już tylko 5 kilo więcej mogę nosić, już zbieram jakiś syf. Dobra, daleko jeszcze. Prosto i w prawo, a tędy możemy sobie przejść tutaj, na prawo? A nie, czy ja się tą całą drogę będę musiał prawdopodobnie cofać, jeżeli będę chciał do samolotu pójść. No to niedobrze, ewentualnie mógłbym pójść prosto, ale wątpię, że to zadziała. Dobra, to tą drogę powrotną powiedzmy wam wytnę, żeby nie było też za bardzo nudno na tym odcinku. Coś tu biega, ale to jest chyba jeleń. Ta, to jeleń. Jak w Tarkowie. W Tarkowie też jest straszny. Idziesz i nagle jakieś szumy. Kurde, no tak mi się podoba ta gra Tarkow, tylko ten skurwysyn od tej gry nie naprawi po 25 dniach, nie wprowadził patcha do gierki. A nie mogę grać w gierkę. Niestety obawiam się, że nigdy nie naprawi tego błędu, co występuje na naszej konfiguracji komputerów. Niestety jest za mało ludzi, którzy narzeka na ten problem. Trochę jest, bo tam na forum bym powiedział, nie wiem, 50 ludzi, no ale w skali całej tej gry to wydaje mi się, że 50 ludzi to jest za mało, żeby mu się chciało to naprawić. A nie znalazłem, żeby ludzie znaleźli. Nie znalazłem, żeby ludzie znaleźli, no. Nie znalazłem, żeby ludzie znaleźli źródło problemu i ewentualnie naprawili to na własną rękę, więc niestety pozostaje mi tylko i wyłącznie czekać. Ewentualnie mógłbym grać na off-streamie albo w odcinku, no ale nie mam w zwyczaju grać kiedy nie nagrywam żadne gry, także możemy w ogóle wypróbować pierwszy raz, czemu by nie? Zabić królasa? No tak sportowo tylko. Przetestować. Sportowe zabijanie zwierząt. To mi się podoba właśnie, tak. Lecimy. Dobra, poka. O kurde. Dobra, dobra. I to mi się, mogę to podnieść? No mogę. To jest wielokrotnego użytku. Fajnie. Pokaż jeszcze raz chciałbym. Siemano królas. O kurde, szkoda. Jeszcze raz. Zajebiste. A gdzie moja strzała? Dobra, dobra, tu jest. Fajne w sumie, no. Czy my chcemy brać tego królika? W teorii mógłbym z niego mięso ściągnąć, albo wyrzucę to drewno i wezmę królasa. Będziemy niestety śmierdzieć mięsem. Przyciąga to wilki. To jest akurat niefajne. Tutaj jest jakiś domek, możemy zajrzeć co w tym domku jest. Źródła światła, lampa naftowa, poprosiłbym. Już końcóweczkę mamy. Ale chyba mam jeszcze paliwo w eku. Kurde, słuchawki mi spadają. Mikrofon ledwo działa. Nie jest dobrze. Miejscowe legendy. Widmowy rogacz. O kurde. Kolejna misja? Się odblokuje? Jak to podniosłem? Tak, iść na polanę widmowego rogacza. Ale tu jest mega misji pobocznych. O kurde, dobra, no będziemy wykonywać te wszystkie misje. Mi się to podoba, czemu by nie? Spokojnie. Wycinek z gazety. Artykuł prasowy dotyczący artefaktu skradzionego z kościoła. To jest właśnie to, czego szukamy. Tego artefaktu. A, bo to może my jesteśmy na miejscu w ogóle. Skradziony z kościoła w przeprawie Thompsona artefakt, który według ojca Tomasa, proboszcza, kilkadziesiąt lat temu został podarowany parafii przez
wpływowego właściciela ziemskiego z okolic. Przedmiot ma wprawdzie wysoką wartość pieniężną, jednak dla członków naszego kościoła ma również ogromne znaczenie duchowe, powiedział ksiądz. No dobra, a to my jesteśmy na miejscu? A, jestem w tym miejscu, tak? Złodziej zrabował artefakt. To pewnie tutaj jest ten artefakt. Pokaż. Starannie złożony kawałek papieru, niedostarczony list. Przeczytaj. A kurwa, no. Zabrałem to, przeczytaj. Moja droga Kindy, co teraz kochanie, nie mam żadnej gotówki i żadnych widoków. Musiałem coś zrobić, nikogo już nie ma. Nie wiem jak to się skończy, ale tak czy siak bardzo mi przykro. Schowałem to na grani w tamtej pustynnej piwnicy. Może uda nam się to przehandlować za jakiś transport z tego miejsca sam. Przeszukaj piwnicę, czyli to tam znajdziemy w tej jakiejś piwnicy, tak? Ło kurwa. No dobra, to jest chyba po drugiej stronie samolotu, więc tak czy siak będziemy musieli się tam udać. I od się kręca, idę z misji pobocznych. Znaczy fajnie w sumie. Ale nie no, długa ta gra fest jest. Nie spodziewałem się, że to będzie taka długa tutaj podróż. Znaczy myślałem, że zacznę nagrywanie. Skończę. Zakończymy to w 20 odcinków, może max. I się rozejdziemy do domu wszyscy. Znaczy mam nadzieję, że wy zostaniecie tutaj. Na tym kanale. Ale wiecie o co chodzi. Tutaj chyba niekoniecznie. Dobra, nic tu więcej nie ma. Jestem delikatnie chyba przeciążony, jestem. Nawet nie delikatnie, jestem całkiem sporo przeciążony. Coś podniosłem, jakieś spodnie mi się wydaje. Wydaje mi się, że te spodnie będą lepsze generalnie, bo to są te same bojówki, prawda? Tak, one będą lepsze, więc załóżmy je. Te spodnie najlepiej przeróbmy na tkaninę. 30 minut aż będzie trwało. Czynności i naprawmy te spodnie, tak jest. Mam nadzieję, że wystarczy mi flary. Oj dupa, nie możesz naprawić po ciemku. Jak wyjdę na zewnątrz, to zamarznę. Odmrożę se jaja. A dobra, to naprawimy kiedy... O, chociaż może... Może jakieś ognisko. A, nie, dobra, naprawimy kiedy indziej. Ta. Nie wiem, czy tędy jakbym szedł dalej przez góry, to bym się nie dostał do tego samolotu, tak szczerze. Ja nie wiem, czy mi się chce sprawdzać. W sumie ja wam i tak zatrzymuję ten odcinek, więc tak z ciekawości tutaj przetestuję samemu. I widzimy się już raczej, jak znajdę drogę albo będę w miarę blisko. Dobra, jesteśmy już w miarę na miejscu i po drodze... Aha, zapomniałem, że mają dźwięk wyciszony. Po drodze tutaj... Co? Nic po drodze. Znalazłem dużo walizek, które były rozsiane po całym tutaj... Po całym miejscu. No i niestety spotkam też wilki i one mnie... A, ja wiem co się dzieje. One mnie kurwa zauważyły. I teraz stado się na mnie skupia chyba, wiesz? I poluje na mnie, tak mi się wydaje. Wchodzę do... Pyk, do środka. Taktyczna ucieczka, dobra. Fasolka po bretońsku. Znajdujemy tu jakieś ciekawości, mam nadzieję, znajdziemy. Chociaż chyba tylko fasolka. Jest jakaś historia Wesołej Doliny. Ulotka z informacjami. A, bo to ja mogę to przeczytać. No nie wiem, że ja... To ja za każdym razem te historie mogłem czytać. Ja o tym nie wiedziałem. Myślę, że to zwykłe ulotki są. Założona w... W 1919 roku osada przeprawa Thompsona pozostała jedyną znaczącą społecznością we Wesołej Dolinie. A w sumie tutaj nudy. Ze względu na coraz większe zagrożenie sejsmiczne, eksploracja pobliskich kopalń stała się zbyt niebezpieczna dla nowszych pokoleń. A, czyli to coś, co tutaj zaktualizowano? Dziennik Wiedza. O kurde. Główna kampania trauma, spadająca gwiazda. Co znaczy, że zaktualizowano wiedza? Nie mam zielonego pojęcia do końca. Chyba, że tutaj, tak? Że tutaj. A, wiedza o miejscach. Chyba to po prostu się tak jest. Tutaj się zaktualizowała. No dobra. To akurat są nudy, więc nie chce mi się tego czytać. Tutaj coś jest. Puszkę jeszcze możemy tutaj wziąć. Puszkę, tkaninę też bym chętnie wziął. No i możemy w sumie przeszukać szufladę. Dobrze, że jesteśmy akurat tutaj na miejscu w tym domku. Chociaż tego nie planowałem, to zostaniemy tu na sekundę. Jeszcze pozakładam te rzeczy, które znalazłem w tych walizkach, bo ogólnie tutaj po wyrzucane zostały walizki.
A w nich całkiem fajne rzeczy, jak na przykład te swetry. One są całkiem chyba spoko, mi się wydaje, tak jest. Załóż i przydałoby się je ponaprawiać. Spróbujmy je naprawić. Wyleczone ryzyko hipotermii. Trochę się ogrzejemy przy okazji, więc kituwa. Dobra, nie chce mi się czekać i pić po kolei tych puszek, więc walnijmy sobie naraz tam pół litra. Dosłownie. Tylko wody. No i naprawiajmy dalej. Kurde, ale mi się przyjemnie gra w tą gierkę. Dzisiaj miałem strasznie zły dzień. No co, nie wytrwałem może w swoich postanowieniach, ale... Przynajmniej jakiś szczęśliwy, że się kawy napiłem i dostarczyłem mojemu organizmowi kofeiny z cukrem. Poczman. I te rzeczy możemy tutaj rozebrać w sumie. Więc bierzmy też te tkaniny. I że się najadłem, więc organizm sam zaczął wytwarzać cukier. Bo wiemy, że cukrzyca to znaczy, że nasz organizm nie wytwarza cukru. A w ogóle na przykład nie wiem, czy wiecie, że ogólnie na przykład... dwa razy to powiedziałem. Że tego, że na przykład z węglowodanych, jak zjecie sobie kanapkę, to ogólnie z tej kanapki w twoim organizmie twój organizm to przerabia i też wytwarza cukry. Ze zwykłej kanapki. Tak mi się wydaje, na 90%. Ekspertem może... O nie! No i kurwa, po perku. Misnąłem, mogę wczytać? 5 minut temu jest zapis. Ale z perkiem będzie zapis. Nie no, wczytuję to... Nie no, nie wczytuję już, dobra, jebać. Nie no, wczytuję, bo to będzie masakra. Wczytuję. Nie, wczytuję, musimy mieć ten perk pełny żołądek, bo to jest 5 kilo dodatkowego tego... Noszenia rzeczy, to jest mega dużo. Zapomniałem, kurwa, zjeść. A to mi się ostatnio nie zdarza. Raczej zapominam... Nie, ostatnio mi się w sumie zdarza, zapominam zjeść. Ale wcześniej mi się nie zdarzało, jak ważyłem 105 kilo, widzowie. Teraz ważę 78, poczman. To jest jedno z największych achievementów mojego życia. Dobra, Vic mnie nie zauważył też przy okazji, więc spoko chyba. Piła do metalu nie bierzemy. Może i nieduży achievement, ale... Każdy ma jakiś swój. Mój to jest właśnie taki. O, metalowe pudełko. Nie udało nam się wcześniej go przeszukać i znaleźć, tego metalowego pudełka. Dobra, napój. Tutaj coś było? Chyba znaleźliśmy coś tu. Jakieś skiety tu chyba były. No i od nowa muszę to zrobić, to już wam nie będę pokazywał tego. Dobra, rzeczy ponaprawiane, wszystko porobione. Idziemy dalej. Co mogę wam pokazać tylko na szybko, że wszystko zostało ponaprawiane. No ogólnie to było tylko jedno klikanie przycisku, no nie? I pozdzierałem rzeczy. O kurwa, watacha. Ty, to jest problem teraz, mi się wydaje. Te zdzieranie rzeczy to już wchodzi na drugi plan. Ja bym się teraz pakował do chaty. Kurde, jak bym teraz wyszedł, to było wszystko w cacy? Czy my już głusi jesteśmy? Z wilczorami, czy niekoniecznie? Wydaje mi się, że kurde, niekoniecznie, niestety. A, kituwa. Ale on tu gdzieś kurwa jest. Dobra, czysto. Trzeba uważać na tą watachę. To są jakieś inne wilki. To nie są takie czarne wilki, tylko to są białe wilki, lepsze wilki. Wiadomo, że białe. Dobra. Punkt kolizji. Tutaj też coś jest? Jest ktoś martwy. Dobrze dla nas. Może znajdziemy coś ciekawego. Czapy. Czapa jest raczej mało przydatna, ale dobra. Zawsze tam materiał się przyda. Ogólnie już spoko chyba mamy rzeczy na sobie. Mi się wydaje. W sensie jak to ponaprawialiśmy i tak dalej, to faktycznie nawet w nocy, jak teraz nic nie wieje i tak dalej, no to już trzymamy temperaturę. Wcześniej byśmy tej temperatury nie trzymali za bardzo. No gorzej, jeżeli wiatr teraz zacznie wiać i tak dalej, no to na bank. Temperatura nam spadnie momentalnie. Ale i tak wydaje mi się spoko. Kurde, nie mogę tej czapki podnieść. Czy z tej strony wsiąść. Dobra. Szczerze mówiąc, mam to gdzieś, czy ktoś to potrzebuje, czy nie. Teraz jest moje. Jak nie wziął, to nie potrzebuje. Prosta piła. Znalezione, tak zwane, jest niekradzione. Dobra, tutaj też pusto. Tutaj jeszcze ktoś martwy jest. Tutaj jest łom.
Po raz kolejny chyba spotykam piąty łom w tej grze. Przysięgam, że gra bardzo chce mi przekazać. Bardzo chce mi przekazać, że łomy tu jest, będzie bardzo istotny dla nas. Skoro spotykam już piąty łom w tej gierce. Tutaj czy jest to dobra, opuść pojazd. Tutaj są badyle, ale my ogólnie musimy iść. A nie, w tamtą stronę też by się przydało iść. Ale najpierw chodźmy może do tego samolotu. Do tego miejsca zderzenia. Ile mam naboi w ogóle w karabinie, w rewolwerze? 14. 14 naboi to jest chyba dużo, mi się wydaje. Znaczy, wystarczająco, żeby potencjalnie tą watachę odstraszyć, jeżeli by mnie zaatakowała ze dwa razy. Bo pewnie tych wilków jest całkiem sporo. A, ja wiem, co się dzieje. Watacha mnie atakuje, ja je postrzeliwuję i ten pasek watachy mi znika. Czyli watacha to taki boss w tej gierce. Trzeba po prostu, jak się zaatakują, to trafiać. Ale generalnie najlepiej w ogóle nie dać się złapać przez tutaj tego wilka. No ale może być to ciężkie zadanie. Czekłbym nawet, że kurde niemożliwe. Żeby nie zostać złapanym. Ani razu. W ogóle takie proste niebo, a mega ładne. Pamiętam, jak pracowałem w tym właśnie, w ochronie. Często sobie wychodziłem na szlugę i tak sobie patrzyłem w takie niebo. No przesadzam, ale czasami naprawdę było bardzo piękne niebo. No to było w lesie i tam było mega dużo gwiazd widać. Nie wiem, czy tam jakieś czystsze powietrze było. Tak mi się wydaje, że jakby filtrowały na bieżąco rośliny i tam jakieś kurwa 3 razy więcej gwiazd było. Mega zajebiście tam ogólnie. Coś mi chodzi po nodze, to jest jakiś kurwa pająk albo coś. Już nie chodzi. A coś chodziło na bank. Dobra, łom. Oczywiście, że łom. 7 łom w tej gierce. O co, co oni tutaj mają? Co jest za problem z tymi łomami, ty? Znaczy, widzę, że żaden problem, ale o co im chodzi? To może ja jestem wrogo nastawiony do łomów. Czy tak bardzo zwracam uwagę na to? Na te łomy. Dobra, czyli musimy tutaj. Tutaj jest katastrofa. Dobra, wypierdolił się cały ten. Cały samolot, a my musimy co znaleźć? Zwłoki musimy znaleźć generalnie. I różne przydatne przedmioty. Generalnie wydaje mi się, że jeżeli tak by samolot płonął, to ja bym chyba na 10 km nie podszedł. A co dopiero tak się koło tego chodzić? Myślę, że to nadal jest w stanie wybuchnąć. Nie zaczekamy, aż zgaśnie? Chyba nie. To jak ja mam tam w ogóle wejść? Chyba ja muszę... Nie, no nie muszę, ja z drugiej strony muszę iść. Tak mi się wydaje, że możliwe, że będzie tak, że będziemy musieli się cofnąć i okrążyć to z tamtej strony. Tutaj, chyba że do środka się pakuje tutaj. A, i po to mi łom, tak? Po to mi 7 łomów. A nie, po prostu otworzę drzwi. O kurczę, żywność samolotu, kurczak. Chicken and rice. No weźmy. W warunkach polowych to ja bym nawet, kurczę, człowieka zjadł, jakby trzeba było. Dobra. Dobra, dobra, bagaże, jak w The Forest. Puste walizę. The Forest w sumie jest spoko, jakby z kimś sobie zagrać. Koszulę weźmiemy też, czemu by nie. To sobie przerobimy oczywiście na tego. Wow. Wow. Wow? Co się dzieje? Tak, tak, insulina, no już patrzę, spokojnie. O, żywność samolotu, wegetariańska. Coś przypominającego puree ziemniaczane. Opcja wegetariańska nigdy nie była tak atrakcyjna. To prawda. Szczególnie teraz, w tych czasach. Foxman! Nasi ludzie tu byli. O kurde, ile żarcia. Nie no, ja tego nie pomieszczę przecież. Ło, jeszcze tu jest. Ej, kurczę. Ale zaczęło wiać. Ty, no ile tu jest żarcia. Co jest grane, przecież ja tego nie uniosę. Ale i tak to bierę na wypadek tego, jakby się, słuchajcie, okazało, że do tych ludzi tam trzeba przynieść jedzenie. A może tak być, że oni w pewnym momencie
ten ksiądz powie nam, że warto by było przynieść jedzenie do niego. Dlatego ja to pozbieram, mimo tego, że to jest zdecydowanie więcej niż jestem w stanie unieść. To coś czuję, że nie na darmo twórcy gry tutaj postanowili porozrzucać taką ilość jedzenia. Tak mi się przynajmniej osobiście wydaje. Czy tutaj jest coś? Nie, to kawałek metalu. O, tu ktoś martwy. Witam serdecznie. Dowód tożsamości. Dobra, to weźmiemy. Chyba odpalę sobie ogólnie racę. Tak mi się wydaje. Ja tutaj, kurde, nic nie będę widział tych zwłok, jeżeli na jakieś już potencjalnie natrafimy. Raca jest spoko. W sumie fajny efekt daje ta raca. Na jakimś stadionie. Generalnie nie jestem fanem żadnego klubu, chociaż najbliżej mi do Lecha Poznań, to zaśpiewam dla widza. Nie dla nas jest porażki smak. To moja ulubiona przyśpiewka. Nie wiem, kogo to jest. Albo Legii Warszawa? Wydaje mi się, że Legii Warszawa i tego od Wrocławia klubu. No super jest ta przyśpiewka. A z Poznania? Czy znam jakieś? Pamiętam... Właśnie nie pamiętam, kurde. Ale była taka przyśpiewka o Legii Warszawa. Ale nie pamiętam. Nie pamiętam. Nic, może mi się coś jeszcze przypomni. Na dole gdzieś tutaj były zwłoki. Chcę je przeszukać. I pozbierać te klucze, w sumie te pióra, bo one się przydadzą do robienia strzał. Więc pozbierajmy je jak najwięcej. Pozbierajmy ich jak najwięcej. Dobra, dowód. Dowód. Morris. Morrison. Kurde, mega tu rzeczy jest. Zużyta koszula, o kurde no. Ja to wszystko teraz będę taśkał? No znając mnie to będę, dobra, powyrzucamy resztę. Po prostu na razie pozbierajmy ile wlezie i potem zobaczymy jakie potencjalnie fajne rzeczy mamy, a jakie potencjalne beznadziejne rzeczy mamy. Bo to tak ciężko mi na oko określić. Które są mega przydatne, a które nie. Tutaj patrzyłem w te walizki. Oczywiście, że nie, o kurde. No nie no. Stop. Dobra, jak najwięcej pobrać i potem sobie zaraz przetestujemy, które są warte zostawienia, które warte wyrzucenia. No już nie będę tutaj przerabiał je. Na tego. Na... te różne mniejsze składniki typu skóra i typu... kanina. No raczej mu się, już nikomu się tu nie przyda, to raczej fakt. Raczej nie musimy mieć nadziei, bo raczej się na bank nie przyda. Wszyscy tu są raczej martwi. To tutaj jakiś Louis V? Coś takiego? Taki wzorek bardzo podobny. W sumie nienawidzę jakby takich markowych ubrań i tak dalej. Uważam, że generalnie rzeczy Gucci wyglądają jak gówno. Ale powiem wam szczerze, że ten wzorek Louis V, na przykład na stroju kąpielowym kiedyś widziałem, to zajebisty. Ogólnie. To akurat dopy jest. Damski. Dobra, jeszcze tą walizeczkę. To, nie przyda się nam. Dobra, czekaj, muszę tu przetestować, co tu mamy za rzeczy. Dobra, wszystko to jest gówno ogólnie, także... wyrzucam wszystko, bo z drugiej strony mógłbym to przerobić, no tego, nie? Na potencjalne dzięki, że odblokowałem osiągnięcie po raz 15 jakieś. I szkoda, że nie, szkoda, że mam te dźwięki, wkurzają mnie one. Musiałbym najchętniej wyłączyć te dźwięki powiadomienia, ale niestety Xbox. Tego się nie da wyłączyć, to już zostałeś, podpisałeś pakt. Jak już założyłeś konto na Xboxie, to już jest po tobie, nie? Nie ma co ratować. Ile ja mam tkanin, no nie wiem gdzie to jestem w stanie sprawdzić. Tkaniny wariacie. Po co mi cały pieprzony królik? Dobra, też wyrzucę. Nie widzę tutaj tkanin. Wody to bym napił się.
Generalnie tą całą wodę to ja bym wyrzucił w sumie. Najchętniej. Ale dobra. Tutaj, kurteczki. Czy jest jakaś kurteczka lepsza? Nie ma. Wydaje mi się, że ta, którą mamy, to tutaj jest najlepsza. I tutaj, no to na pewno nie przebijemy. Sweterek? Nie ma, jest sam shit, więc upuść. O kurwa, nie. Nie, gdzie ja teraz znajdę mój sweterek? Dobra, jeszcze raz. Dobra, to by ten sweterek? Nie, to jakiś inny był. Gdzie jest mój sweterek? O, to ten, załóż. Dobra, po prostu. Poczekaj, rękawice. Dobra, takie same są. Spodnie, wydaje mi się, że mamy najlepsze. O, zużyte spodnie wojskowe. Te spodnie wojskowe mogą być lepsze w sumie. Dobra, załóżmy je, zobaczymy. No i bielizna termoaktywna jest tylko jedna. Skiety wydaje mi się, że też są wełniane, tylko jedne. I buty? Buty też mamy najlepsze. Dobra, teraz weźmiemy sobie te ekwipunek tutaj ciuchów. No i co? Upuść, 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 upuść. Upuść, 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 upuść. Upuść, upuść. No bo tak na oko musiałem wszystko pobrać, bo nie wiedziałem, które rzeczy są spoko, a które do kitu, no nie. Dobra. W sumie wszystko tu było do kitu. Trochę szkoda. Żarcia mam mega dużo i ogólnie mi się chce mega fest spać, więc pospieszmy się, bo jestem już mega przeciążony. Odpal racę. Dobra, tutaj jakieś zwłoki jeszcze? Brak chyba zwłoków. Zwłok. Zwłok. I ogólnie lubię przekręcać słowa, nie wiem. Sprawia mi radość przekręcanie słów. Nowe bojówki. W sumie spoko są te spodnie, no ale nie bierzemy ich. Mamy te bojówki. Zużyte skiety. No nie, nie, nie. Zwłoki, dawaj mi tutaj ID tak zwane. Dowód tożsamości. Ty chyba kogoś słyszę. To chyba ktoś jakby płakał tam? O kurde, ale jestem mega zmęczony. Nie mam żadnej kawy niestety. Siema wariacie. Dobra, dawaj ID. Apteczka. Mam nadzieję, że nie muszę każdej tutaj, każdy zwłoki wyczyścić z ID, bo się trochę zdenerwuję. Szczególnie pewnie się zdenerwuję. O kurde, jakie fajne rzeczy. Zaraz sprawdzimy, czy to dobre. Szczególnie bym się zdenerwował, jeżeli bym jakąś pominął. Wyglądało na całkiem spoko. A, dobra, syf. Ty, ktoś płacze. Kidos! Już biegnę, już biegnę. Słyszę Kidosa. O, bo już mi odpierdala od zmęczenia. Nie, no na bank słyszałem Kidosa. Nie mógł mu pomóc na ratunek. Kurwa, no nie chcę mi się przeszukiwać tych wszystkich walizek. Taki tu syf jest w tych walizkach. Tu jest walizka? Nie, to kawałek drewna, to jebać. Dobra, idziemy dalej. Te zwłoki przeszukałem, już nie wiem, już się gubię. A nie. Dobra. Syf. Syf. Ogólnie będziemy wiedzieć, że jeżeli będziemy potrzebować tkanin i takich rzeczy, to zawsze możemy tutaj wrócić. O! Stop, stop, stop! Tutaj wędeczka. Wędeczka, znaczy no przybory wędkarskie. Do łowienia rzeczy, to akurat fajne. No jeżeli chodzi o najbardziej opłacalne zajęcie tutaj w tej gierce, jeżeli chodzi o kalorie, żeby zdobyć ich najwięcej, no to zdecydowanie tutaj łowienie ryb zwycięża. Totalnie broken jest w tej gierce łowienie ryb. Generalnie na samych rybach jesteś tu w stanie wyżyć. No ktoś płacze, fest. Lista pasażerów. Space, czytaj. Dowód. I co, teraz będę miał zaznaczone ile ta... A nie. Tak, tak, dowody tożsamości. No, teraz mam zaznaczone ile już dowodów zgarłem, a ile nie. Czyli jeszcze jeden dowód mi został. Ale obawiam się, że zamiast dowodu znajdę Kidosa. Obawiam się, bo pewnie będę musiał go nakarmić moim kurwa jedzeniem.
Wegetariański. Dobra, syf. Widzę tego. Środki przeciwbólowe. Widzę zioma tu. Nie wiem, liczę na broń. Albo... flarę jakąś, racę. Karabin maszynowy. No nie wiem, cokolwiek. On żyje! A to on takie dźwięki wydawał. Myślałem, że to Kidos gdzieś płacze na górze. O, sweter! On jest akurat fajny. Ten sweter. Sweter? No, on jest akurat mega fajny. Tak, załóż i to wypierdolimy. Wywal i to też wywal. Dobra, słuchaj mnie. Fajnie, że przeżyłeś. Poczekaj, muszę tu pozbierać rzeczy. Insulinka! Dobra, mamy to. Jeszcze gościa mamy też. Albo samice. Jeszcze ciepło. Help me. I'm here. I'm here to help. Please. It hurts. Make it stop. You've been in a crash. You're in shock. But I can help you. Just let me start a fire. Too far gone. You've lost a lot of blood, and you have frostbite. But it's okay, it's gonna be okay. I'm a doctor, I can help you. Please. I want this to be over. Nie powiedział nigdy nikt praktycznie. W takiej sytuacji raczej nigdy nie mówisz to, że chcesz końca. Chyba, że już naprawdę jest przejebany, ale zazwyczaj nasz organizm takiej ilości adrenaliny wypuszcza, że nigdy się nie poddasz. Insuliny i chyba wszystkiego. I'm going as fast as I can. You said you'd help. You said you had something that could help her. Look, I can't just... Look, it is in a secure area of the lab. I can't just walk out with it. There are security protocols and... Astrid, it's getting worse. You have to do something. You understand that better than anyone. Yes, I do. Nie no, mikrofon mi nie pierdzi. To jest coś przepięknego. Dziękuję, świecie. Że się naprawiło i proszę, żeby nie powrócił pierdzący mikrofon. Kurde, mnie dupa boli. Promise I will get there. I'm afraid it's happening again, Astrid. I'm afraid we'll lose her this time. That's not gonna happen. Hurry, Astrid. I'm sorry. I'm so sorry. I know you're in pain and you just want it to end, but I won't let you die out here. Ona już nie umarła. Identyfikator. Ona żyje. Postaw diagnozę. Ty, co ty gadasz? Przenoszę do zakalenia pamiętaj o ogrzaniu? O kurwa, my ją normalnie, krwotok! Lecz dolegliwość, użyj bandaża jak najszybciej. Co ty pierdolisz, że ja normalnie mogę ją uratować, ale fajne. Dobra, poczekaj, najpierw okradnę tu jakieś rzeczy. Poczekaj, dobra, stop. Masz 56% zamarzasz, ja bym chciał... Możemy ją... O kurde, na plerach zanieść. Ty, tylko trzeba rozpalić ognisko, jest problem jednak. O, gigantyczny. Dobra, musimy z nią wrócić całą to... wiecie co? Ja bym ją tu zostawił. Bo ja tu mam przecież misy takie fajne. Kurde, nie będzie mi się chciało tu wracać.
No i tak wrócę tak czy siak. Dobra, trzeba pozbierać. Połóż ocalałą. Dobra. Gleba, kurwa. Leżeć, leżeć. Leżeć. Ale fajny, nie no. Dobra. Teraz to mnie naprawdę... Teraz to mnie zaskoczyli, szczerze mówiąc. No. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Słuchaj. Gdzie ty, kurwa, jesteś? Zgubiłem cię. Musimy znaleźć drewno. Rozumiesz? Bo inaczej, bo mamy przejebane. Nie mogę jakoś ubrać w ciepłe ubrania? Spoko, ja też. Skrej wary. Dasz radę. On jest. Nie no, mega fajny. To już mi się fest podoba. Tylko ją będę niosł. O kurwa, wiesz, że my będziemy tak szli? Długo. Ale, no nie no. Mega się jaram, nie? Jak dziecko. Możemy uratować postać, albo nie uratować postaci. Pochrzman. Tylko szkoda, że nie jestem w stanie ją ubrać w coś cieplejszego. Tak mi się wydaje, że nie miałem takiej opcji. Dobra, musimy zejść na dół i znaleźć się ogrzewanie jakieś. Jakby się tak do tego ognia wpierdolić, to może tutaj by się ogrzała trochę. Ale chyba to tak nie działa. Chociaż, mogę wejść tam? Nie mogę. Nie, raczej to tak nie działa. Dobra, czy jaką mam misję? Przyprowadź Gwen do Domu Kultury. O, Dom Kultury. Miejsce moje właśnie. Każdego prawdziwego tutaj oglądacza mojego. Opowiadałem już historię o teatrze, prawda? Opowiadałem gdzieś na początku chyba tej gierki. Interesujące to było wydarzenie w moim życiu. Kurde, nie mogę badyli zbierać i muszę za każdym razem ją odkładać. Jestem strasznie wkurza. Upuść, umieść. A co to znaczy upuść albo umieść? No to umieść chyba, prawda? Kurwa, mucha. A dobra, mogę... Tak, mogę zrzucić po prostu, dobra. Na barana. Mogę ją ubrać? Ryzyko odwodnienia, hipotermia. No dobra, no. Potrzebuję odpoczynku w ciepłym miejscu, kurwa. Ja też. Nie, się on się wystraszyłem, tak jakaś ćma mnie zaatakowała. Albo ten pająk czy coś. O, tam jest ziomo, ty, na pewno z niego ID nie ściągnęliśmy. O, jakaś notatka chyba. Poczekaj, spokojnie, mamy to. Przeżyjesz. Dobra, gleba. Pokaż, kto to jest. Nikt. Słyszę coś, tu chodzi. Nie wiem co. Wstawaj. Nie ma się opierdalania, idziemy na wyprawę. Dobra, w ogóle to już koniec odcinka zaraz niestety nam musi nastąpić. 50 kilka minut. Ale to może dobrze się nawet zgrało w czasie, bo to niesienie tej postaci będzie... Nie, w sumie będzie całkiem ekscytujące, bo ja muszę przecież przenieść się całkiem duży kawałek, no nie? I będzie się coś działo, pewnie jakieś wilki i tak dalej. A jeszcze my musimy się kimnąć w ogóle. Co ty gadasz? Mam roczy. W sumie będzie fajnie. Tylko będzie nudno z tego względu, że pewnie ja tam będę szedł dosłownie teraz z nią 50 minut, nie? Czyli mega długa wyprawa. Czy jakbym na przykład zwolnił sobie teraz do 20 kg? To bym mógł z nią na przykład biec? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, no jest problem, że ja nie jestem w stanie ogniska zrobić. Bo ja nie mam tego. Nie mam drewna za bardzo. Znaczy, no mam drewno cedrowe, ale... My chyba potrzebujemy takiego ogniska, żeby się ogrzać. Generalnie to najlepiej by było wrócić do tamtego... Ety, a jak ja z tym kurwa wyjdę? O, już nad tym się nie zastanowiłem za bardzo. Jak ja tu przyszedłem w ogóle? Po tym, dobra. A, pamiętam, środkiem samolotu. Nie najbardziej bezpieczna droga, ale spróbujmy jeszcze tutaj przejść przez ten samolot i sobie zakończymy. Bo coś mi tutaj podpowiada zazwyczaj. Coś mi tutaj instynkt podpowiada, że może się coś tu jeszcze wydarzyć ciekawego, ale niekoniecznie musi. A, ja nie mogę tędy wrócić. To jak ja kurwa wrócę z powrotem? Umieść. Co mam umieścić? Ja bym chciał wrócić.
Nie przeszukaj walizkę, chociaż chętnie to też zrobię. Nie no, kurde, to jak ja wrócę? Bo na ten pomysł już nie wpadłem, genialny. Nie mów, że ja bym musiał naokoło i z powrotem muszę zadupcać, bo lipa jest. Żeby mi się ona nie wywaliła niestety. Czy, no, żeby ogólnie się nie wywaliła, nie niestety. Jeszcze się nie wywaliła, więc nie ma co mówić niestety. Ja jestem generalnie już trochę zmęczony, jest 22. No dobra, 55 minut odcinka w sumie. Wydaje mi się, że to by było na tyle dzisiaj, że widzimy się jutro przy tym. Nie wiem, czy pokażę wam tą wyprawę, czy sam się wyprawię. Nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzy, ale wiem, że jutro będzie bardzo ekscytujący odcinek. Dzięki wielkie. Jeszcze raz zostawcie lajka i tyle. Do jutra.